Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję pastorowi, wam, że jesteście tak licznie dzisiaj, aby posłuchać trochę o misji w Indiach. Chciałbym, aby ta prezentacja była takim wyrazem podziękowania dla was, wdzięczności za wieloletnie wsparcie, za wieloletnią pomoc, której udzielacie Kościołowi w Indiach, bo nie ukrywam, że odgrywacie tam bardzo ważną rolę. W waszym wsparciu, zawsze przy ofiarach zbieranych każdego roku, kiedy pastor Abraham przyjeżdża, no to zbór ustroński przoduje w ofiarności. Także jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny. A ten sponsoring, to wsparcie już trwa wiele lat i wiele dobrego wasze ofiary w Indiach uczyniły. Pochwalę się, że jeśli chodzi o wsparcie pastorów, o tym dowiedziałem się podczas mojego pobytu w Indiach tego roku, to jesteśmy na drugim miejscu po Amerykanach w utrzymywaniu rodzin pastorskich w Indiach dla tego kościoła, o którym rozmawiamy. Dla kościoła, któremu przewodzi jako naczelny prezbiter pastor Abraham, który często was odwiedza. A więc utrzymujemy 45 rodzin pastorskich co miesiąc, a więc posyłamy środki finansowe na ich utrzymanie i miałem taki przywilej być na konferencji pastorów w jednym stanie. Pokażę wam tę konferencję, gdzie ci pastorzy otrzymywali swoją, że tak powiem, pensję, ofiarę na utrzymanie. Stali w kolejce i odbierali te 200 zł w przeliczeniu na ich rupi w kopertach, bo oni nie mają żadnych kont bankowych, a więc raz w miesiącu prezbiter okręgu, jak my nazywamy językiem naszego kościoła, zwołuje spotkanie pastorów, a więc oni 12 razy w roku przyjeżdżają w 100%, bo tam otrzymują swoją ofiarę na utrzymanie. A więc wszyscy przyjeżdżają i nikt nie opuści takiego spotkania. I widziałem, jak odbierali koperty z tymi pieniążkami na swoje życie, to całowali je. Całowali te 200 zł, które mieli w tych kopertach, te 50 euro w przeliczeniu na indyjskie rupi. Całowali i byli wdzięczni, patrzyli na mnie, a pastor Abraham powiedział mi, że kilku z nich jest utrzymywany przez sponsorów z Polski. Tutaj z tego zboru także są takie wsparcia indywidualne. Jako zbór utrzymujecie jednego pastora, a także kilka osób indywidualnie wspiera pastorów w Indiach. Kilka informacji, aby przypomnieć wam. A więc współpracujemy z kościołem, który nazywa się New India Church of God, czyli Nowoindyjski Kościół Boży, który rozpoczął swoją służbę, czyli powstał pierwszy zbór w 1976 roku. A więc od tego roku rozpoczyna się czas budowania tego kościoła. Na koniec tego roku są gotowi na to, by otworzyć 4000 zborów rozsianych po całych Indiach, w Nepalu, a także w arabskich krajach, czyli w Arabii Saudyjskiej, gdzie 2 lata temu miałem okazję być na nabożeństwie w Dubaju, gdzie otworzyli trzeci swój zbór, Nowoindyjski Kościół Boży otworzył trzeci zbór, bo 2 otworzyli w Abu Dhabi, a pierwszy w Dubaju. A więc miałem okazję być na otwarciu tego zboru, wygłosiłem tam kazanie i ten zbór liczył wtedy na pierwszym nabożeństwie 120 osób. Głównie to byli Chińczycy, Hindusi i Afrykanie, czyli siła robocza pracująca w Arabii, w Arabii Saudyjskiej. Totalny zakaz reklamy. Nie wolno mówić po arabsku i w językach, w których posługują się ci cudzoziemcy, tylko w języku angielskim. Nie wolno reklamować, a więc oni mieli wynajęte pomieszczenie, salę konferencyjną w jednym z hoteli. Tylko informacje mogli przekazywać
jeden drugiemu, zapraszając ludzi na to nabożeństwo. A mimo tego na otwarciu było 120 osób. A więc prężnie działają i odnoszą ogromny ewangelizacyjny sukces. Mają także zbory w Nepalu. Pastor Abraham ostatnio już mi przebąkiwał, jak to się mówi, że bym się szykował odwiedzić zbory w górach Nepalu. Także też będzie ciekawe doświadczenie. Posiadają szkoły biblijne, które co roku przygotowują ponad 100 młodych mężczyzn, szkolą ich na pastorów, dlatego że jest ogromna potrzeba ze względu na dynamiczny rozwój i zakładanie nowych zborów pastorów. A więc po roku szkoły, po roku studiów oni podejmują się pracy pastorskiej w nowych rejonach, gdzie powstały zbory. Musimy pamiętać, że Indie mają 1 300 000 000 mieszkańców, czczą 330 milionów bogów, a więc bóstw, różnych bóstw. Jest to kraj bardzo bałwochwalczy i bardzo przeciwny chrześcijaństwu. A więc kiedy byłem w tym roku, władzę objął nowy premier, który jednym z głównych celi obrał sobie, aby przywrócić Indię do kraju wyznawców hinduizmu. A więc jest przeciwny wszelkiemu nurtowi chrześcijańskiemu. I przed moim przyjazdem w styczniu zostały zniszczone, spalone 4 budynki kościelne chrześcijańskie w stolicy, w New Delhi. A więc już nie mówię o prowincjach, jak zaostrzyło się, jak bardzo agresywnie występują przeciwko chrześcijaństwu. Do tego doszło, że przed moim wylotem z Polski otrzymałem telefon od pastora Abrahama, abym się przygotował na zmianę programu, dlatego że musieli odwołać jedną dużą ewangelizację. To było w stanie Pandżab pod Pakistanem, gdzie organizacje, te bojówki przeciwne chrześcijaństwu bardzo mocno afiszowały się, że przyjdą i będą przeszkadzać, że zatrzymają ewangelizację, że będą ataki, i odwołano dla bezpieczeństwa. Pastor Abraham nie bał się tam, że coś nam się stanie, ale skutki prawne mogłyby być bardzo, bardzo dalekosiężne, że tak powiem, łącznie z zakazem wjazdu do Indii, i dlatego chroniąc mnie odwołał i zorganizował 2 konferencje dla pastorów całego stanu, gdzie miałem wykłady i usługi i modlitwy o tych pastorów, zdjęcia wam pokażę. A więc słowo Indie oznacza naród hinduski. 82-83% mieszkańców Indii to wyznawcy hinduizmu, 11% to muzułmanie, 2% to sikowie, to taki odłam hinduizmu, ale bardzo agresywny, także bardzo przeciwni chrześcijaństwu, i 2,5% to wszyscy nominalni i ewangeliczni chrześcijanie, a więc 2,5%. Kraj posiada 17 języków głównych, a więc posługuje się urzędowymi językami. Jest ich 17, tych urzędowych języków. Mają ponad 1000 dialektów. A więc kiedy jeździmy po różnych stanach z pastorem Abrahamem, to on musi mieć tłumaczy, aby porozmawiać ze swoimi pastorami, żeby im usłużyć, aby też duszpastersko im usługiwać. Indie posiadają 4635 grup etnicznych. To są grupy etniczne. I na dzisiaj zaledwie 1200 grup etnicznych słyszało Ewangelię. A więc prawie 3400 grup etnicznych w Indiach nigdy nie słyszało słowa Jezus. Wyobraźcie sobie. Żyjemy w czasach telewizyjnych programów, reklamy, internetu. Wszędzie mówi się o Bogu, wszędzie można wejść na różne profile, aby poczytać, dowiedzieć się czegoś. Pełno zborów, kościołów. Na całym świecie wydaje się to normalne, że chrześcijaństwo jest obecne w środowisku, w społeczeństwie, a tam tyle milionów ludzi nie słyszało jeszcze nigdy Ewangelii.
Indie to kraj, który potrzebuje duchowego nawiedzenia. Dziesiątki milionów czekają na tych, którzy pójdą i powiedzą im, że Jezus żyje i jest Panem. Tak jak wspomniałem wcześniej, mają szkoły biblijne, obecnie jest ich 20 szkół biblijnych, mają 100 szkół krawiectwa, mają 10 szkół chrześcijańskich, a więc to są szkoły kształcenia podstawowego i mają 20 sierocińców, w których są sieroty, które także z Bożej łaski utrzymujemy. Obecnie mamy 35 dzieci w adopcji na odległość, sponsorowanych przez indywidualnych ofiarodawców z Polski i bardzo się z tego cieszymy i wierzymy, że jest to rozwojowe, że będziemy w stanie jeszcze więcej wspierać. W tym roku udało nam się wydrukować polski folder, a więc mam tutaj przepiękny folder ilustrowany ze zdjęciami, a także w języku polskim z opisami wszystkiego, co w Indiach się dzieje. Także opis tych wszystkich rzeczy, o których wam tutaj już wspomniałem. I po nabożeństwie, jeśli będziecie chcieli zabrać sobie taki folder informacyjny, to jest prezent dla was. Dzięki mojej kochanej żonie, która przetłumaczyła wszystko, a także drukarni Arka w Cieszynie, która to w prezencie wydrukowała, mogliśmy wydać taki folder dla wszystkich, którzy zainteresowani są Indiami, aby też włożyć to w swoją Biblię, i nie tylko sponsorować, ale też pamiętać w modlitwach, modlić się, aby Bóg chronił, błogosławił i używał naszych wspaniałych braci, Kościół w Indiach. A więc tutaj są namiary na konto, informacje o kosztach, które oni ponoszą i potrzebach, które oni mają. Jeszcze nie wspomniałem, że posiadają jedną szkołę średnią, gdzie kształcą się studenci w dziedzinie elektryczności i technologii. I to też wam chcę pokazać, bo to jest niesamowite. To jest szkoła z maturą, gdzie studenci z całych Indii mogą przyjechać, gdzie cały sztab pedagogiczny to są chrześcijanie, gdzie wykładowcami są profesorowie ze Stanów Zjednoczonych. Poziom jest bardzo wysoki. Szkoła jest przepiękna, mogłem ją zwiedzić, mogłem widzieć też warsztaty pracy, nauki praktycznej, a także klasy. Poznałem tych nauczycieli, profesorów, którzy tam wykładają. Odwiedzając tą szkołę podczas ich przerwy feryjnej, takie ferie zimowe, oni też tam mają. Dlatego, że moja wizyta zawsze jest w okresie zimowym, to ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia, bo jest o wiele zdrowiej tam pojechać zimą niż latem. Latem tam temperatura sięga do 50 stopni i jest niesamowite, niesamowite są inwazje komarów na przykład, które roznoszą malarię, choć jestem po szczepieniach i choć tam te wszystkie potrzebne medyczne rzeczy zawsze staram się zrobić, ale jest zagrożenie, jest też niesamowite zagrożenie zachorowania na trąd. Trąd w Indiach i w Brazylii to ciągle te dwa państwa najniebezpieczniejsze, jeśli chodzi o chorobę trądu i też tam wielu, wielu jest trędowatych. Miałem okazję w zeszłym roku poznać zakonnicę ze Śląska, siostrę zakonną Zofię, która mieszka tam już 25 lat i całe te 25 lat przebywa z trędowatymi. Nigdy nie zachorowała. Rozmawiałem z nią, mówi ich językiem, troszczy się o nich. Pomyślcie, jakie to jest poświęcenie. Zamieszkała tam, 25 lat żyje w Indiach, jest jakby już obywatelką tego kraju, ale jest tylko na misji, jest misjonarką, która tam pracuje. A więc są ludzie, którzy niesamowicie poświęcają się tam pracy. Ona może tam być jako misjonarka jedynie ze względu na pracę właśnie w tym schronisku dla trędowatych, jako medyczna służba, dlatego że oficjalnie misjonarze nie mają prawa wjazdu do Indii. A więc oficjalnie ja nie powinienem tam głosić,
gdyby to zostało odkryte, to bym był deportowany, miałbym zakaz wjazdu do Indii. A więc jest to ciągle bardzo niebezpieczny kraj. Tylko ci wielcy mówcy, znani, którym organizują wszystkie kościoły, wielkie nabożeństwa, mają prawo oficjalnego wjazdu i wtedy otrzymują pozwolenie od oficjalnych władz państwowych, aby przyjechać, i jest to stricte dla chrześcijan, nie ewangelizacyjnie. A więc jeśli już są wątki ewangelizacyjne, to później się muszą bardzo tłumaczyć. W zeszłym roku aresztowali odpowiedzialnego za misję zborów bożych w Ameryce, dyrektora misji azjatyckiej, który właśnie został zdemaskowany, że głosił, bo lokalni pastorzy popełnili błąd, przygotowali banery z jego zdjęciem i nazwiskiem. I kiedy przyjechał ponownie do Indii w lutym zeszłego roku, to było 2 dni po moim przylocie, został aresztowany na lotnisku w New Delhi i pastor David Mohan, który jest odpowiedzialny za wszystkie zbory Boże w Indiach, musiał go z więzienia wyciągać w New Delhi, musiał z Madras przylecieć do New Delhi, aby prosić władzę o wypuszczenie jego, a więc tak nie bezpieczna jest misja w Indiach. Ja dziękuję Bogu za Jego prowadzenie, za ochronę, za to, że przez te 5 moich podróży, które odbyły się, już 5 razy byłem w Indiach, nigdy nie miałem żadnego problemu, zawsze wróciłem zdrowy, o czasie, choć wracając z Indii w tym roku, też były pewne doświadczenia, nowe, takie próby się przechodzi w takich momentach, to jest bardzo ciekawe, bo okazało się, że kiedy odwieziono mnie na lotnisko w New Delhi o godzinie 12 w nocy, przed moim wylotem, 3 godziny przed moim wylotem do Frankfurtu, kiedy już się wejdzie na lotnisko, nie ma wyjścia, a więc odprowadzający nie mogą wejść na lotnisko, tam wszędzie przechodzi się przez bramki, wszędzie się jest sprawdzanym kilka razy i kiedy wejdzie się na lotnisko, już po prostu się pozostaje do dyspozycji danej linii lotniczej, którymi latasz, i okazało się, że kiedy po odprawie doszliśmy już do miejsca naszego wylotu, do naszego terminala, że samolot Lufthansa ma poważną awarię. A więc przesiedzieliśmy na lotnisku 8 godzin. 4 godziny w samolocie, go reperowali. A więc cały czas otrzymywaliśmy informacje, że system hamulców ma awarię, a także system elektroniczny jest uszkodzony i musi być to naprawione. A więc co godzinę podawano nam te informacje. W samolocie było już tak duszno, nie działała klimatyzacja. A więc pani stewardesa, ja miałem miejsce przy wyjściu awaryjnym, pomagając jej, otworzyliśmy drzwi w stronę skrzydła awaryjne, aby przewietrzyć samolot. Problem w tym, że nie mogła ich zamknąć. Ja mówię do niej, no proszę panią, nie mamy hamulców, system elektroniczny nie działa, jeszcze drzwi nie można zamknąć. To chyba będziemy musieli cały czas mieć pasy zapięte. O godzinie 8 rano, od 12 byliśmy na lotnisku, o godzinie 8 rano kapitan ogłosił, że samolot jest gotowy do lotu, choć niektórzy mieli mieszane uczucia, czy to doleci. Muszę wam jeszcze powiedzieć, że na pokładzie było 540 pasażerów. Największy Airbus, jaki lata w międzykontynentalnych lotach. Stewardesa mówi, proszę pana, to jest jak duża wieś. 540 osób. Gdy rozbija się taki samolot, to jest tragedia. A więc dolecieliśmy szczęśliwie, wszystko służby techniczne naprawiły, wylądowaliśmy szczęśliwie w Frankfurcie. Oczywiście mój samolot do Polski już dawno poleciał, a więc już miałem 3 takie przygody, kiedy no, utkwiłem na lotnisku. To bardzo mocno kształtuje cierpliwość i wytrwałość. Temperuje gdzieś tam wybuchy emocji, także to są dobre lekcje, tylko że zmęczenie jest ogromne, bo to trwa wiele, wiele godzin, a więc z wielkim opóźnieniem doleciałem szczęśliwie do domu. A więc chciałbym wam trochę opowiedzieć o tym, co przeżyłem teraz. Ta moja podróż była troszkę krótsza niż poprzednie, ale tych miejsc, które odwiedziliśmy, było wiele. Odwiedziłem 6 stanów indyjskich,
lądem przejechaliśmy 3000 kilometrów i 2000 w powietrzu samolotami, przemieszczając się z New Delhi w miejsca naszej misji. Chcę powiedzieć, że kiedy lecę do Indii, to nigdy, prawie nigdy oprócz New Delhi, dwa czy trzy razy, i to jedno nabożeństwo w ich zborze, nie usługuję w miastach. Cała moja misja jest głęboko na prowincjach indyjskich, a więc tam, gdzie żyją najuboższe kasty, tam, gdzie nie ma w wielu miejscach jeszcze dostępu do elektryczności, tam, gdzie ludzie żyją w strasznie prymitywnych warunkach. To trzeba po prostu zobaczyć. To trzeba zobaczyć. A więc te chatki, te wspólne toalety poranne w jakimś jeziorku, gdzie pół wioski przychodzi i wchodzi do wody, myje sobie zęby i się kąpie. Nie ma toalet, kiedy prowadzimy tam ewangelizację i na przykład stoi namiot ewangelizacyjny, to w nocy jest okej, jest w porządku, bo nic nie widać, tylko namiot jest oświecony. Natomiast gorzej na dopołudniowych sesjach, kiedy uczestnicy wychodzą za potrzebą, wychodzą kawałek od namiotu i tam sobie panie, kobiety kucają, a mężczyźni po drugiej stronie się odwracają i swoje potrzeby załatwiają. Także trzeba patrzeć na ludzi i po prostu nie rozpraszać się tym, co się dzieje wkoło. A więc ciągle tam jest jakby atmosfera czasu minionego stulecia, bardzo prymitywne warunki. My mieszkamy w bardzo prymitywnych warunkach. Jemy rzeczy, które nie chcą jeść ludzie z New Delhi i z Mumbai'u, bo mówią, że oni by tego prowincjonalnego jedzenia, co ci tubylcy tam plemiona jedzą, do ust nie wzięli. A ja tam jestem tydzień, no to coś muszę jeść. Także to, co podadzą, to jem. Nauczyłem się jeść rękami, bez sztuczców, bez niczego, także problem mam, jak wracam do domu, bo nie mogę się odzwyczaić. A moja żona mi mówi, źle uczysz dzieci, bo one cię naśladują. Ale wiecie, to jest bardzo wygodne, mniej zmywania. Tylko ręce umyć. Także tym razem jechałem do New Delhi i z New Delhi pojechaliśmy w dwa miejsca i to nie były usługi. Po raz pierwszy od 4 lat mogłem pojechać i coś zobaczyć, a więc jadąc do miejsca, gdzie znajduje się ta szkoła średnia, o której wam mówiłem, czyli w tej miejscowości Gwalior, a po drodze mijaliśmy miasto Agra, to jest miasto historyczne, gdzie znajduje się tak ten znany Taj Mahal, są to dwa stany, Uttar Pradesh i stan Madhya Pradesh, a więc to są dwa różne stany, w których byliśmy trochę po drodze, a więc miałem okazję zwiedzić Taj Mahal. Taj Mahal to jest pałac zrobiony z marmuru, wykładany diamentami. Jest to grobowiec dla księżniczki, który wybudował jej mąż, król. Ona miała takie życzenie przed śmiercią i powiedziała, że ma dwa życzenia. Że ma zbudować jej grobowiec z marmuru w formie pięknego pałacu i że nigdy drugi raz się nie ożeni. Obydwie obietnice spełnił, a więc tak bardzo ją kochał. Choć zginął tragicznie, bo jeden z jego synów się zbuntował i chciał przejąć cały majątek i go więził aż do śmierci w takim, tutaj go nie widać, miejscu, takie więzienie tam jest obok i on cały czas przez dziurkę tylko taką oglądał ten pałac, gdzie pochowano jego żonę. Także tragicznie to się zakończyło, ale z tego, co historycy mówią, był dobrym królem i on wybudował ten pałac. To jest miejsce, do którego zjeżdżają ludzie z całego świata. A więc przyjeżdżają tam turyści, zwiedzają, jest on mocno strzeżony, bo były już ataki, a więc miałem okazję trochę go pooglądać, pozwiedzać, porobić sobie zdjęcia różnego rodzaju. To jest brama wejściowa. To są budynki obok, a więc różne przepiękna architektura indyjska, a więc pełno małpek wszędzie na ścianach, na murach, inny świat, inny klimat. Tu jest brama wejściowa, główna, a więc miałem też okazję odbyć przejażdżkę powozem z wielbłądem. To ciekawe. A to jest ich instytut.
A więc jesteśmy już w Gwalior, a więc w Gwalior jest Instytut Techniczny, Science and Technology, oni to nazywają, czyli nauki i technologii. I tutaj właśnie studiuje obecnie 100 studentów. Po nowym roku akademickim, czyli w nowym roku akademickim po wakacjach będzie ich 300, a docelowo ma studiować 900 osób. A więc to jest zielonoświątkowa uczelnia świecka, gdzie można zdobyć maturę. To jest niesamowite. Pośrodku całego bałwochwalstwa hinduistwa jest chrześcijański instytut, gdzie studenci mogą się uczyć i gdzie mogą mieszkać. A więc to jest, to Amerykanie fundowali. Także fundują stypendia, fundują także tutaj utrzymanie studentów, dlatego chętnie tutaj studiują. Tutaj są właśnie pomieszczenia w środku, różne klasy. To jest nazwa Bethesda Institute of Technology and Science, a tam w oddali jest budynek mieszkalny, tutaj mieszkają studenci. To cały kompleks, on jest bardzo drogi, został wybudowany przez biznesmenów amerykańskich jako dar dla Indii, to było ich wsparcie. A więc tutaj na tym placu, może to nie wygląda zbyt jako zbyt wielki plac, ale to jest potężny plac, co roku odbywają się wielkie ewangelizacje, tu staje potężny namiot i jak są ferie, jak nie ma studentów, tutaj odbywają się ewangelizacje tygodniowe i tutaj przyjeżdża od 4 do 8 tysięcy ludzi, w zależności od zasięgu regionu, gdzie organizują, informacje przesyłają i tak dalej. Po powrocie do New Delhi na drugi dzień polecieliśmy samolotem do miejscowości Ranchi, Jharkhand, to jest stan, z którego rozpoczęła się nasza podróż do Orisy. A więc to było jedno z głównych docelowych miejsc mojej wizyty, dlatego że w Orisie stoi jeden z sierocińców, który wybudowali Polacy. A więc wspominałem o tym tutaj, jak byliśmy z pastorem Abrahamem, że 2 lata temu zbór w Warszawie zebrał 30 tysięcy euro. Oni zbierali od Nowego Roku do Świąt Wielkanocnych do takiej wielkiej skrzyni i później to wszystko wysypali, policzyli i pastor Kuczyński do mnie zadzwonił i mówi: zgadnij, ile zebraliśmy. Jeszcze nigdy nie zebraliśmy tyle pieniędzy. Mówi 129 tysięcy złotych, czyli 30 tysięcy euro. I tam wybudowaliśmy sierociniec. Akurat, może tylko kawałek go pokażę, bo na tej prezentacji nie mam zdjęć z tego sierocińca. Tam jest 25 chłopców. Jest tam kościół, czyli sala nabożeństw. Jest tam mieszkanie dla pastora, szkoła krawiectwa i... Wyobraźcie sobie, że przez 2 lata zbór urósł tam do 600 osób. 2 lata. 600 osób. Pokażę wam nabożeństwa, bo usługiwałem tam 3 dni. Byłem pod wrażeniem. Nie mogłem uwierzyć. Poprzez to, że powstał tam sierociniec, poprzez to, że zaczęli działać z biednymi dziećmi, ludzie zaczęli otwierać się na Ewangelię i było poruszenie, i było tam na nabożeństwach 600 osób. To jest nasz jeep, którym jechaliśmy 8 godzin po bezdrożach indyjskich. Słuchajcie, podróż w Indiach jest fantastyczna. To nie jest tak jak w Ameryce. W Ameryce jedziesz, to widzisz tylko biurowce, sklepy, salony samochodowe, jak się jedzie ulicami. A tu jak jedziesz uliczkami indyjskimi po peryferiach, to jest National Geographic. Tak jakby oglądać program taki geograficzny. To jest niesamowite. A więc 8 godzin drogą, którą nie życzę nikomu, żeby jechał przez 8 godzin, jeepem, gdzie to jest taki jeep indyjski, gdzie są bardzo twarde siedzenia, takie przykryte kocem i daje równo w pewną część ciała, a więc po takich 8 godzinach to już się czuje, że ma się mniej na wadze. To jest bardzo dobra terapia. A więc tutaj jesteśmy na takim pikniku, zatrzymaliśmy się, aby coś zjeść. A więc ten pastor z żoną, to jest nasz kierowca, pastor indyjski z tego miasta Ranchi. On tam prowadzi sierociniec i zbór. On był naszym kierowcą i to są te drogi. To jest jeszcze w miarę bardzo dobra droga.
Tu jest pełno dziur, ale to była w miarę dobra droga. Cała trasa tak wygląda. To jest główna droga. To jest główna droga, którą się jedzie. Mija się różne samochody, mija się różne osady, gdzie ciężko się przebić, bo są takie tłumy. Tu jest całe życie prowincji, a więc tutaj wszystko sprzedają, kupują, handlują, no, robią, reperują i tak dalej. Tu takich centrach. I wkoło są pola, chatki, gdzie mieszkają, a tu jest ich centrum życia. I przez takie właśnie centra musieliśmy się przebijać. Tłoczno, pełno ludzi, nieważne czy jedzie się w dzień, czy w nocy, zawsze są ludzie, pełno ludzi wszędzie, widać te miliony ludzi w Indiach, a więc można takiego po prostu cielaczka na drodze znaleźć i nie można przejechać, bo krowy są w wielu rejonach święte, a więc trzeba poczekać, aż zejdzie, albo go delikatnie ominąć. Ale można różne rzeczy w Indiach na drodze spotkać. Na przykład tutaj akurat była krowa, ale jechaliśmy z powrotem, nie miałem aparatu, więc zrobiłem zdjęcia, siedziało sobie 3-letnie dziecko, dziewczynka. Za zakrętu wyjechaliśmy, ledwo wyhamował. A opiekun siedział na ławce i spał. Hindus, Sikh w turbanie, a więc ten pastor się bardzo zdenerwował, go tam okrzyczał, bo to było niebezpieczne. A innym razem jechaliśmy, wyjeżdżamy ze zakrętu, mijamy samochód, a na drodze oblepione asfaltem rośnie drzewo, nie wycięli. Po prostu jest na drodze i trzeba go omijać po prostu, żeby przejechać, bo sobie po prostu rośnie. A więc różne zjawiska w Indiach można zobaczyć. A tu jest granica z Orisą. A więc dojeżdżamy już do Orisy, do granicy z Orisą, później jeszcze były 2,5 godziny jazdy i dojechaliśmy do stanu Orisa, który jest tutaj, blisko Zatoki Bengalskiej. A więc w Orisie mamy sierociniec w miejscowości Karmarmunda, to jest ta miejscowość i tam za chwilkę się znajdziemy, już jesteśmy, to jest rozpoczęcie przedwieczorną ewangelizacją, a więc oni bardzo gościnnie witają uczestników i wszyscy ludzie, którzy przychodzą, otrzymują posiłek, oni taki catering gotują, to wszystko tutaj mają. To jest bardzo proste jedzenie, ryż i curry i po prostu kubek wody. A więc tak witają wszystkich uczestników. Tu akurat przyjechaliśmy, to było po południu, oni wszystkich witali. Tutaj kobiety i to jest bardzo ciekawe. Znacie tego pana? A więc to miejsce jest obok sierocińca. Za chwilkę może z innego ujęcia to zobaczycie. Widzicie te wykopy? Pastor Abraham już tam buduje szkołę podstawową. A więc mówi, jest 600 osób w zborze, jest sierociniec, a więc czas postawić szkołę, aby jeszcze więcej ludzi mogło usłyszeć Ewangelię. I tutaj akurat rozmawia z firmą, która ma zacząć budowę. Tutaj już oczyszczają teren z kamieni, bo mają duże połacie ziemi tutaj wokół tego obiektu. I będzie budował tam szkołę, a to jest ten namiot, gdzie się spotykają, a tu jest ten budynek. A więc budynek jest za mały na zbór, a więc mają taki namiot i on mieści około 500-600 osób i tyle ludzi przychodzi na nabożeństwa. I miałem tam okazję usługiwać od czwartku do soboty, czyli czwartek, piątek, sobota. I niesamowity czas przeżyliśmy. A więc tutaj jest pierwsze nabożeństwo, przywitanie, mój tłumacz, pastor Abraham. I będziemy śledzić kilka nabożeństw. To jest pierwsze, jeszcze nie było tak wiele ludzi. To są wszystko nowi chrześcijanie, którzy nawrócili się w ostatnich 2 latach, a więc z hinduizmu przyjęli chrześcijaństwo, przyjęli Jezusa, są ludźmi zbawionymi i tutaj uczęszczają na nabożeństwa, zapraszają nowych ludzi. To są pastorzy, którzy przyjechali na tę ewangelizację, aby posłuchać, aby uczestniczyć. I tutaj miałem okazję usługiwać 3 dni. Wiele modlitw, wiele wezwań, wiele osób oddało życie Jezusowi, wiele osób wychodziło do przodu, wielu chorych. Tutaj modlimy się o chorą kobietę i tak po kolei wiele osób wychodziło, aby się modlić, aby przyjmować uzdrowienie.
aby oddawać życie Jezusowi. Wielu z nich to wyznawcy, jeszcze wyznawcy hinduizmu, ale poruszeni już otwierają swoje życie dla Boga. Tutaj matka przyszła ze swoimi dziećmi, aby się modlić. I to jest pierwsze popołudniowe spotkanie, które się tam odbyło. To już jest chyba następne, tak. To jest następnego dnia, rano, miałem wykłady, a więc rano były dwie sesje wykładowe, a wieczorem była ewangelizacja. I tak było w piątek, i tak było w sobotę. A więc wiele, wiele usług. Tam nabożeństwa trwają od 3 do 6 godzin. A więc tutaj akurat, w tym miejscu, dlatego że były to 3 dni, nabożeństwa trwały około 3 godziny. A więc jak do południa, tak i po południu dużo czasu poświęca się na usługiwanie ludziom, na modlitwę. Tutaj akurat jeden z chłopców, który jest w tym sierocińcu, poproszony był przeze mnie, aby mi pomógł w usługiwaniu, a więc pokazywaliśmy taką scenkę. A więc ja byłem Goliatem, on był Dawidem. Pokazywałem im, jak wiara może wznieść człowieka na wyżyny, by pokonać takiego chłopa jak ja. A więc żeby trochę wyobraźni użyć, i on miał tutaj mnie uderzyć, a ja tam później miałem się przewrócić i tak dalej. Oni bardzo lubią obrazowe przedstawianie, głoszenie, bardzo to do nich przemawia. A więc tutaj jest na przykład wezwanie, podnoszą rękę, bo mają potrzeby modlitewne o zbawienie, o uzdrowienie. To jest właśnie ten zbór. 2 lata temu nie było tu nic. Wyobraźcie sobie, jak nie sponsorować takich miejsc? Jak nie pomagać takim ludziom? Jak nie jeździć tam i nie cieszyć się z nimi, jak niesamowicie Bóg działa? I tutaj kilka zdjęć chcę wam pokazać. Zatrzymam się za chwilę, bo o czymś wam powiem. Tu razem z pastorem Abrahamem modlimy, usługujemy ludziom, modlimy się o ludzi. Trzeba do nich wychodzić, trzeba po prostu być z nimi. Wielu z nich po raz pierwszy właśnie przychodzi do Boga i nagle to jest fenomen. Oni wiedzą, jak się modlić. Oni naprawdę klękają, czasami klękają i przyjmują Jezusa do swojego serca po raz pierwszy w życiu. A więc jest to bardzo, bardzo ciekawe. To jest właśnie ta grupa ludzi, która tam mieszka w tej prowincji, w tej miejscowości. Jeśli dojdę bliżej. O, już, może jeszcze jedno, jeden, może za daleko, żeby cofnąć. Bardzo mnie zastanowiły te znaki, które mają na czołach kobiety. I po jednym nabożeństwie zapytałem pastorów, aby mi wytłumaczyli, dlaczego te chrześcijanki, czy to są osoby chrześcijańskie, czy one przyjęły Jezusa, tak, to dlaczego ciągle mają symbole hinduizmu na swoich czołach? I odpowiedź była bardzo prosta. Te znaki, które oni mają na czołach, to są symbole czy znaki przynależności do męża, czyli że są mężatkami w hinduizmie, a więc że wyszły za mąż i mają mężów. I dopóki mąż się nie nawróci, one chodzą do zborów, są wierzące, tego nie zdejmują. Bo byłoby to obelgą dla męża, gdyby to zmyły. Dopiero zmywają te znaki, gdy mąż się nawróci. A więc te akurat są świeżo nawrócone, a więc wręcz pastorzy im mówią, że nie mogą tego zdejmować, bo to jest hańbieniem męża. Jakby nieprzyznaniem się do tego, że się jest żoną Hindusa. I oni by ich wyrzucili albo nawet by mogły zginąć z tego powodu. A one chcą, żeby mężowie i dzieci się ponawracały i dalej te znaki noszą. Można by powiedzieć, że to jest takie no, jakieś tajemne, czarne, hinduizm, symbolika pewna i tak dalej. Ale tam jest wielka wyrozumiałość w tej kwestii, aby nie popełniać niepotrzebnie błędów. I tutaj, o, tutaj jest kolejna właśnie taka siostra, tutaj jest bliżej zdjęcie. A tutaj mamy właśnie taki indyjski posiłek, tam oni nam gotowali. To jest typowe indyjskie jedzenie, jakieś curry, jakiś tam kurczak, choć jak widziałem, jak wożą te kurczaki na tych rowerach, powieszone za szyję, na drągu i wiozą je tam właśnie, gdzie oni je obrabiają, to sobie pomyślałem, ja to jem. No jem, no, ale wszystko z dziękczynieniem się je, to człowiek się nie otruje, nie? Tak Biblia mówi. A więc widzicie, nie ma żadnych sztuczców, także spokojnie, po indyjsku.
z braćmi pastorami. Tutaj mieliśmy właśnie podane to, co tam gotują dla wszystkich. I kolejny wieczór, kolejne nabożeństwo. Jeszcze kilka zdjęć. Chyba to już było ostatnie z soboty. Wieczorne, tak. Tu też przeżywaliśmy bardzo mocne wylanie Ducha Świętego. A to jest mój tłumacz, który poprosił mnie, abym o niego się modlił. Później miałem słowo prorocze też do niego i pożegnanie. I w tym miejscu w Orisie myśmy nocowali w takiej miejscowości obok i wynajmowaliśmy pokoik, takie pokoiki naprzeciw hotelu. I chcę wam pokazać coś, bo tam było indyjskie wesele. Hinduskie wesele. Kiedy przyjechaliśmy z ewangelizacji, ono w nocy trwało i poprosiłem pastora Abrahama, abyśmy mogli wejść, bo chciałem zobaczyć. I chciałem zrobić kilka zdjęć, bo to ciekawe. A w ogóle to była masakra, bo wiecie, tam gra orkiestra na trąbach. To jest zespół. I na bębnach. Oni całą noc bębnili i trąbili. Jak mówicie o polskich weselach, że tam tańczą, jest dancing, to jest pikuś. Byście musieli to posłuchać. Jak oni te trąby dną i grają takie hinduskie melodie głośno i walą w te bębny całą noc. A myśmy naprzeciwko byli. Noc nieprzespana. A więc gorąco, ciepło, nie szło pozamykać okien, bo było duszno, nie było klimatyzacji. Ale co ciekawe, a więc to jest główna część, główne centrum wesela. Bóstwo młodej pary. A więc zobaczcie, wszystkie prezenty najpierw składają bóstwu, który zabiera kapłan. A więc jest w centralnym miejscu, Bóg jest w centralnym miejscu. Ja mam nadzieję, że na naszych weselach nasz Pan jest w centralnym miejscu, tak? Bo oni to bardzo szanują i czczą i oddają hołd, adorują swojego Boga i to naprawdę jest z niesamowitą pasją robione. Tu jest, widzicie, cały ołtarz, gdzie to bóstwo jest czczone, są goście weselni. Akurat gdzieś tam się porozchodzili, było ich bardzo, bardzo wielu. To jest wejście do tego miejsca. Oczywiście słonie, bo tam są różne bóstwa w postaci słoni, czy tylko z głową słonia. Słoń też jest bardzo święty i czczony, także na szczęście młodej pary był stawiany. I po zakończeniu usługi w Orisie, wcześnie w niedzielę rano, i to było największe moje przeżycie. Pojechaliśmy, pastor Abraham zabrał mnie do tej miejscowości. To jest ten sam stan Orisa, Sundarkhar, gdzie jest to wielkie przebudzenie. A więc pojechaliśmy do miejsca, gdzie od 2 lat jest ogromne przebudzenie. Pastor Abraham o tym opowiadał. 2 lata temu, akurat to było w międzyczasie, kiedy ten sierociniec był tu budowany, tam wybuchnęło przebudzenie w 40-osobowym zborze. Dzisiaj w jeden weekend przychodzi na nabożeństwa 10 tysięcy ludzi. A więc odbywają się nabożeństwa w piątek od 10 do 16, w sobotę od 10 do 16 i w niedzielę od 10 do 16. Pozostałe dni ci ludzie pracują od rana do wieczora na swoich polach. Ale przychodzą od piątku na nabożeństwa. I fenomen polega na tym, że ci, którzy przychodzą w piątek, mają zakaz przychodzenia w sobotę. I mówi się im wyraźnie każdego piątku, nie wolno wam przyjść ani w sobotę, ani w niedzielę, bo przyjdą ludzie, którzy mają przyjść w sobotę. I przychodzi ich po 3000. Dlatego, że nie są w stanie duszpastersko ich ogarnąć, a więc podzielili tą pracę i niesamowicie to wygląda. 6 godzin, 2 godziny to jest nauczanie, 2 godziny to jest ewangelizacja i 2 godziny to jest modlitwa o potrzeby ludzi. A więc całe duszpasterstwo, uczniostwo robią dla tych ludzi w ciągu jednego zebrania, jednego spotkania. I ci sami pastorzy w piątek z następnymi, następne 3000. I w niedzielę następne 3000. A ci przyprowadzają i się cały czas powiększają. A więc do tego miejsca pastor Abraham zbierał pieniądze w zeszłym roku na wybudowanie metalowego dachu. Pamiętacie? Zaraz wam go pokażę. A więc dach już jest postawiony.
i mogą już bezpiecznie przed deszczem i przed słońcem tam się spotykać. I to, co tam przeżyłem, to jak o tym mówię, to zaraz mam gęsią skórę. To trzeba po prostu być. To się nie da opisać. Ja wiem, że my mamy fajne nabożeństwa, przychodzimy, jest fajna atmosfera, modlimy się, śpiewamy, ale tam jest ogień. Tam jest ogień, tam po prostu pali, czujesz to na sobie fizycznie, obecność Bożą. Taka moc, tam 3 zmartwychwzbudzenia miały miejsce. Tam ludzie, którzy przynoszeni byli z trądem, było widać już kości, otrzymywali nowe ciało. Na oczach ludzi. A więc przybyliśmy tam i to są pastorzy, którzy tam pracują, ci 3. A więc to są ci sprawcy, te Boże narzędzia, które Bóg użył do tego przebudzenia. Rozpoczęło się od tego, on prowadził tutaj zbór 40-osobowy. I pastor Abraham wam opowiadał, że na jedno nabożeństwo przyszło około 40 Hindusów chorych i pytali się, czy tu jest Bóg, czy jest Bóg między wami. A oni mówią, tak, jest, zapraszamy, no to niech nas uzdrowi, jak jest. I Bóg uzdrowił wszystkich. Na drugi tydzień w niedzielę 80 osób. Po 2 miesiącach było ich 500. Teraz ich jest po 2 latach 10 tysięcy. Przyjeżdżają z różnych miejsc, z całej prowincji. Zaraz wam pokażę, gdzie to się odbywa, bo ja nie miałem pojęcia. To jest na pustyni, tam nic nie ma. Tam nic nie ma. Po prostu to jest szok. To jest droga dojazdowa do tego miejsca, gdzie odbywają się te nabożeństwa. Taka błotnista, pełna kurzu droga. Ci wszyscy ludzie idą na kolejne nabożeństwo. Myśmy tam przyjechali przed 10, a więc ludzie się cały czas schodzili już od rana, bo to było to 3 nabożeństwo. My jesteśmy tutaj, jest taka ich baza, wymurowany taki budynek, gdzie pastor ma całą swoją bazę z pastorami. Tutaj mają też różne dary, jedzenie i tak dalej, pomoc. Tu takie biuro jakby ich działania. Tu jest taka chatka, gdzie mieszka pastor. A to jest ten dach, który pastor Abraham wybudował, postawił z ofiar, które zebraliśmy w zeszłym roku. A więc tu jest część tego dachu, zaraz zobaczycie go więcej. A to jest ciekawe, bo to jest punkt gastronomiczny. Tutaj można dostać szklankę wody, tu można dostać coś do jedzenia, tutaj można w przerwie albo gdy ktoś potrzebuje coś zjeść, coś otrzymać, można podejść. To jest na 3000 ludzi, wyobraźcie sobie. To jest na 3000 osób, tutaj wokół tego się skupia. Taki z patyków, z bali postawiony dach, gdzie obsługują kobiety i serwują. A więc to jest część tego miejsca, gdzie jest przebudzenie. To są wszystko nowi ludzie. Wszystko w 2 latach przyjęli Jezusa, stali się chrześcijaninami. Niesamowita modlitwa. O, tu jest dalej jedna część, która będzie dobudowywana. Tam jest ten budyneczek zboru, gdzie te 40 osób się zgromadzało. Tutaj, w tym miejscu. A oni się przenieśli, pastor Abraham wykupił tę ziemię dla nich, żeby tutaj postawić to zadaszenie i żeby odbywały się te nabożeństwa. A więc tutaj jest ta hala, to jest niedziela rano, to jest ta 3 grupa. Oni ciągle dochodzili, ciągle się ta grupa zwiększała. Kiedy było uwielbienie, to jest ich instrument do uwielbienia. Żadnych świateł, żadnych multimediów, żadnych instrumentów, żadnych pian, niczego. Gitar. A to jest ofiara. A więc ludzie podczas uwielbienia przynoszą 10 ze swoich plonów. A więc przynoszą ryż, przynoszą jakieś owoce, jakieś warzywa. To wszystko, co im rośnie na polu. Jak nie mają pieniędzy, to przynoszą, to wszystko przynoszą. Później to bieżąca ekipa, która zajmuje się tam tym kościołem, stara się sprzedać, spieniężyć, aby mieć trochę tam na utrzymanie, na różną działalność. Tutaj widać te dary, one cały czas były przynoszone. To jest do końca wielka ta przestrzeń, gdzie ten dach jest postawiony. I tutaj jest nabożeństwo. Setki ludzi. I tutaj modliliśmy się o około 600 osób.
Szybko po modlitwie musieliśmy wskakiwać do jeepa 8 godzin na dół do ranczy, żeby polecieć do New Delhi. A więc mieliśmy nocny samolot i dlatego nie byliśmy do końca. Skończyliśmy tutaj gdzieś około 14, a oni jeszcze 2 godziny dłużej byli. To jest pastor Abraham. I okazało się, że tłumacz nie dojechał, który miał mnie tłumaczyć. I miałem najlepszego tłumacza, bo tłumaczył mnie pastor Abraham. I mówię, przynajmniej raz masz za swoje. Ja cię zawsze tłumaczę, to przynajmniej raz ty mnie przetłumaczysz. I obydwaj usługiwaliśmy, a więc on był moim tłumaczem. Tak wzrostowo nie bardzo, ale jedni w duchu. I mogliśmy przeżywać niesamowity czas. I to, co tu zobaczyłem przy wezwaniu, to jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Myślałem, ja byłem przerażony. Ja myślałem, że ci ludzie się staranują. To było poruszenie mas. To było takie ciśnięcie się do przodu i wszyscy wyskoczyli na to podium i zaczęli cisnąć się do nas. I wtedy dopiero zobaczyłem tak obrazowo, co to znaczyło w Biblii, że cisnęli się do Niego. I pastor Abraham mi powiedział, teraz sobie wyobraź, tak właśnie, taka właśnie była kobieta cierpiąca na kwotok. Ona tak cisnęła się do Jezusa, jak ci ludzie tutaj. Zaraz to pokażę wam, bo długo była ta modlitwa. Tu jeszcze słuchają. I później robimy wezwanie i ten tłum ruszył. No najpierw podeszli pod scenę i tutaj nie mogliśmy już zejść, bo było tyle ludzi. Później pastorzy już mówili, aby odchodzili ci, o których się pomodliliśmy. Każdy się cisnął, pochylał, żeby tylko na niego rękę położyć. A tu już wyszli to już jesteśmy na scenie, pełno ludzi wszędzie. To już jest scena, tu stąd usługiwaliśmy. A więc modliliśmy o dzieci, o malutkie dzieci, takie niemowlę przyniesione. Pełni radości, uśmiechnięci. To są ludzie najniższej kasty. Oni prawdopodobnie nigdzie nie byli poza swoją miejscowością. Żyją jakby takiej błogiej nieświadomości tego wszystkiego, co na świecie się dzieje. Ale są niesamowici, są tak sympatyczni, tak otwarci, tak przeżywający Boga. No tutaj jest scena, tu wszędzie są ludzie na tej scenie. Że ta modlitwa trwała dosyć długo. A więc to był nasz pobyt w Orisie. A z Orisy po powrocie udaliśmy się do stanu Punjab. A więc tam, gdzie odwołano ewangelizację. To jest teren, gdzie zamieszkują w większości Sikowie. Wiele osób z tego rejonu, spod Pakistanu, stanu Punjab, wyemigrowało na zachód. A więc ten stan trochę się podniósł, jeśli chodzi materialnie, ale dalej jest tam wiele ubóstwa i nędzy. I tutaj jesteśmy w takiej miejscowości Phagwara, gdzie zabrano mnie, by pokazać, to jest taka wioska, zamknięta muzeum, żeby pokazać, jak wyglądało życie w przeszłości w tym stanie. Bardzo ciekawe, bo trochę historii mogliśmy tutaj chłysnąć i też jest tam taka restauracja, to jest w cenie wejścia, że można smakować wszystkich potraw tamtego regionu. A więc to było ciekawe przeżycie. I tutaj spędziliśmy jedno popołudnie, a więc tu jest wejście główne, a więc ci panowie tutaj w strojach takich dawnych pełnią służbę. I tu można było przejść do różnych miejsc, gdzie pokazywano, jak wyglądało kiedyś życie. Jak robiono łóżka, jak robiono naczynia. Tu jest akurat garncarz i na naszych oczach robił z gliny na naczynia. Pokazywał, jak to się robi. A więc starałem się zrobić parę zdjęć. O, tu już jest już uformowane. Tu już jest trochę przyozdobione. I tak rękami wyrabiał wszystko piękne na naczynia, które później były suszone i są sprzedawane. A to była scena, gdzie odbywały się lokalne tańce ludowe, a więc to są hinduskie tańce tego rejonu przy ich tam ludowej muzyce. Tutaj jest studnia, to są woskowe akurat figury, studnia, gdzie kobiety przychodziły z dzbanem po wodę.
A więc to tak jak w Samarii było, że Samarytanka poszła z banem po wodę do studni, to coś podobnego tutaj właśnie było w centrum. Takie donoszenia księżniczek, lektyki, tak to się nazywa? Chyba tak. A więc można było tam sobie zdjęcia porobić. I tutaj wchodzimy, właśnie jest stróż i wchodzimy do tego miejsca, gdzie będziemy smakować różne potrawy wegetariańskie tego rejonu. A więc tam się, to jest takie zdjęcie bardzo ciekawe, bo tu jest ten właśnie stróż, ten, który stoi przy bramie, który nas tam wpuszczał. I tutaj już nam usługują. To jest ta rodzina pastora, u którego byliśmy, jego córka, syn. I tam można było posmakować różnej gamy tych smaków indyjskich, curry i tych różnych przypraw. To wszystko warzywa różnego typu właśnie w takim ich tutaj stylu stanu Punjab. A więc to jest akurat moje wszystko. I to jak się skończyło, to oni już byli i już dokładali coś innego, i dokładali coś innego. I trzeba było wszystkiego spróbować. Powiem wam, że bardzo smaczne, bardzo smaczne. A więc tu jest wyjście, później kolejny stróż, który nas żegnał. Jeszcze oferowano mi przejażdżkę wielbłądem, ale powiem wam, że nie miałem wiary, żeby na niego wsiąść. Także mówię, potrzymam tylko jego garb i to wystarczy. Także już wolałem nie siadać, w jednym kawałku wrócić do domu. I stamtąd pojechaliśmy na pierwszą konferencję pastorów, właśnie zamiast ewangelizacji. I tu jesteśmy przywitani na tej konferencji pastorów. To są główni pastorzy, pastor Abraham, którzy nas witają. Oni nie witają chlebem i solą, ale witają wieńcami, takimi wieńcami z żywych kwiatów. A więc ja chyba dostałem tych wieńców z 6 na szyję, pastor Abraham też. Jako wyraz szacunku i padał deszcz i było bardzo zimno. Tu był namiot, który zalało, a więc przyjechaliśmy tam, był basen w tym namiocie i konferencja musiała się odbyć w takim małym budynku, gdzie na 2 piętrach byli ściśnięci pastorzy. A więc na pierwszym piętrze był kasnodzieja, byliśmy my usługujący, a na dole mieli tylko głośnik podłączony, szybko podłączyli kolumnę, żeby oni mogli słyszeć i żeby mogli uczestniczyć w tej konferencji. I tutaj właśnie jesteśmy przy tym budynku i tutaj są pastorzy na górnej kondygnacji. To są właśnie pastorzy tego rejonu, niektórych właśnie my tutaj wspieramy, w bardzo ciężkich warunkach pracują, prześladowani. I było kilku pastorów właśnie Sikhów, którzy pracują wśród Sikhów i prowadzą tam misję, bardzo sympatyczni. Tu jest lider uwielbienia i tutaj nie było możliwością ani stać, ani się ruszyć. Wszyscy byli bardzo ściśnięci i tutaj śpiewają, modlą się. I później ja miałem wykłady, to był mój tłumacz, który mnie tłumaczył, a więc tutaj mieliśmy 3 sesje i taką modlitwę popołudniową, a to grupa pastorów, która robiła z nami zdjęcie właśnie z tego rejonu. A tu są ci pastorzy właśnie, którzy pracują, prowadzą misję wśród tych Sikhów w turbanach. Sympatyczni, naprawdę niesamowici ludzie, którzy oddali życie Bogu i tam głoszą Ewangelię i poświęcają się, widać ich skromność, ich ubrania, bardzo prości ludzie. Porobiliśmy sobie kilka zdjęć z nimi i pojechaliśmy stamtąd w przenocowaniu do następnego miasta, Abahor, też w stanie Punjab. To jest blisko tutaj Pakistanu i tam była druga konferencja i to już było w zborze, to jest budynek zborowy. I tu kolejni pastorzy z tego rejonu, dlatego że odległości są ogromne, także podzielili to na 2 części. Tam mają około 300, chyba 350 zborów w tym rejonie. I to są pastorzy, którzy tam wykonują całą swoją pracę, całą swoją misję. Tutaj też mieliśmy cały dzień wykładów, modlitw o tych pastorów, usługiwania im. Tu jest mój tłumacz, to jest, pamiętacie siostrę Joyce Abraham, żonę pastora Abrahama? To jest jej rodzony brat. A więc to był jedyny Hindus, którego spotkałem mojego wzrostu. I bardzo się zaprzyjaźniliśmy. On rocznik 60, ja 60. Tyle samo wzrostu, co ja mam, też on ma. Też ma 2 dzieci, tak jak my mamy 2. On ma tylko syna i córkę. I niesamowity człowiek, sympatyczny, tak Bogu oddany. On jest,
odpowiedzialny za cały rejon właśnie pan Dziab. Tam się zajmuje zborami i całą pracą misyjną. Był też moim tłumaczem. A to jest ciekawe zdjęcie. Ta siostra ma 73 lata. A więc w zeszłym roku, jak byłem na ewangelizacji tutaj w tym mieście, to Bóg dał jej nowe serce. Dosłownie nowe serce. Ona była przyniesiona przez swojego męża pastora i ludzi ze zboru na noszach. A więc ona umierała. I w ogóle myśmy się o nią nie modlili, tylko modliliśmy się o ludzi z przodu, a ona była gdzieś tam w tłumie, było tam około 1000 osób. I Bóg ją dotknął. Jak wróciłem do Polski w zeszłym roku, to dostałem maila od tego właśnie pastora, który mnie tłumaczył, Leslie, że żona pastora ma nowe serce i ma orzeczenie lekarskie, że Bóg dał jej nowe serce. I ona gotowała dla wszystkich pastorów w tym roku. Gotowała obiady. I podeszła do mnie i mówi, bracie, czy ty mnie poznajesz? Ja mówię, nie poznaję, ale pisali do ciebie, pisali, to ja jestem, mam nowe serce. I zrobiłem sobie z nią zdjęcie. Taka mała, pokorna kobieta hinduska, która wiele lat służyła Bogu ze swoim mężem. Jej mąż jest już na emeryturze. A ona, dlatego że ma tyle siły teraz i ma nowe serce, gotowała dla wszystkich pastorów. I robiła im obiady, poczęstunek podczas tego dnia konferencji. A tu wracamy i przejeżdżaliśmy obok plantacji pomarańcz. I to było ciekawe, bo tam pomarańcze rosną w tym klimacie wszędzie. I były pomarańcze zrywane z drzew. Tu są właśnie drzewa pomarańczy. Przy drogach są farmy i gospodarstwa. To jest taki jeden właściciel tutaj tej całej farmy i miał prosto z drzewa pozrywane pomarańcze. I powiem wam, jeśli chcecie zjeść pomarańcze, to trzeba tamtą zjeść. Bo to, co my jemy, nie wiadomo, co to jest. A więc tutaj prosto z drzewa i oni robią ręcznie soki. To jest maszyna ręczna. To są świeże pomarańcze zerwane z drzewa, bez żadnych konserwantów, bez żadnych zabezpieczeń na podróż czy na transport. I on mi zrobił soki takie tutaj z tą maszyną, ze świeżych pomarańczy. I tutaj ten właśnie mój tłumacz, pastor Leslie, robi te soki, kręci tą korbą. I tutaj mogę wypić sobie taki świeży sok, a drugą szklankę ze solą. Niesamowicie dobre. Na słono. Z łyżeczką soli. Także bardzo ciekawe. Polecam. W ogóle to faszerowali mnie różnymi środkami. Na przykład kole z curry masala. Łyżeczka curry do coli. Zupełnie inna kola. Jakby święta. Jakby lepsza. Ta masala tak zmienia ją. A więc różne mnie tam rzeczy uczyli próbować. I stamtąd wróciliśmy z tego stanu Pandżab do New Delhi. I na koniec oczywiście muszę wam przedstawić, pokazać całą rodzinkę. A więc tu jest wnuk pastora Abrahama, Daniel, który notabene urodził się, jak on był w Polsce w zeszłym roku. Jak był u nas na nabożeństwie w niedzielę, później po pobycie u was, to przysłali nam jego zdjęcia i przed jego usługą pokazaliśmy na prezentacji, także się bardzo wzruszył, bo go widział pierwszy raz. Także wtedy on miał parę dni, a teraz tutaj już w tym roku jak byłem, także już troszeczkę urósł. Tu jest właśnie córka pastora Abrahama, Roshan, i jego zięć Alex. No to tak, żebyście tak rozumieli ich kulturę, to oni rodzice znaleźli męża dla niej. A więc oni go wyszukali w Indiach, przedstawili, zapoznali i poprosili córkę, aby się zastanowiła, przemodliła sprawę. Chrześcijanin, inżynier, a więc ona przemodliła, pan jej potwierdził i są szczęśliwym małżeństwem. Tak to tam działa. Tak to się robi w Indiach. A tu chodzą zakochani, za rok się rozwodzą, już to mnie nie są zakochani. A tak się wybierali. Może ja przesiąkłem tą kulturą, moje córki to już aż drżą. A więc tutaj jestem z nimi u pastora Abrahama, a więc Daniel, następne pokolenie.
i oczywiście szczęśliwi dziadkowie, którzy bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiają zbór ustroński i przekazują przeze mnie ogromne, ogromne podziękowania za wasze wsparcie. Oczywiście z uprzejmą prośbą, za którą z góry dziękują, aby znów mógł służyć u was w tym roku, kiedy przyjedzie na początku października. A więc jeśli pastor i Rada Starszych przyjmie, to bardzo chętnie znowu przyjedzie, odwiedzi, będzie w Polsce. Jesteśmy umówieni ostatni tydzień września i początek października, a więc będziemy pastora Abrahama gościć. A dobra nowina dla was brzmi taka, że dzisiaj nie zbieramy na Indie. Nie ma potrzeby, także nie będzie kolekty. Zostawcie to, jak on przyjedzie, albo jeśli będziecie zachęceni, aby wesprzeć pastora, wesprzeć misję w Indiach, to będziemy wam bardzo wdzięczni. To tyle, jeśli nie spełniłem waszych oczekiwań, to wybaczcie, ale ta podróż była krótsza. Miałem jeszcze filmik, ale coś nam tam nie odpaliło, o profesjonalny filmik o pastorze Abrahamie, jego misji, jego służbie w Indiach, nagrany przez Amerykanów. Chciałem pokazać wam. Czy widzieliście ten filmik? Nie pokazywałem wam. No, to musimy jeszcze raz, muszę przyjechać innym razem. Także bardzo, bardzo ciekawy. A to, co bym chciał zrobić, nim zakończymy, nim oddam głos pastorowi, to chciałbym was poprosić, abyśmy wstali razem, pobłogosławili tą pracę, pobłogosławili tą misję, podziękowali wspólnie za sponsorów, za tych, którzy wspierają, którzy też ofiarują swoje środki finansowe, by pomagać i pastorom, i sierotom, i zbierać kolektę na pomoc Abrahamowi, chociażby tam na ten dach w miejscu przebudzenia. To jest ogromna pomoc. Nie jesteśmy w stanie wybudować szkoły, nie jesteśmy w stanie wybudować zborów, ale możemy pomagać pastorom, możemy też wspierać w różnoraki sposób misję. Pomódlmy się, jeśli pozwolicie, to chciałbym stanąć razem z wami przed Bogiem, aby pobłogosławić to dzieło. Panie, dziękuję ci za tą kolejną podróż. Dziękuję ci, że szczęśliwie mogłem polecieć i szczęśliwie mogłem wrócić. Dziękuję ci za te relacje i za tą pracę na polu misyjnym. Panie, dziękuję ci, że tak wielu ludzi tam oddało twoje życie Bogu. Dziękuję ci za Kościół i za wykonywaną misję w tym kraju. Panie, tak dziękuję ci za to, że używasz pastora Abrahama i cały zespół Kościoła Nowoindyjskiego Kościoła Bożego, Panie, błogosław ich. Błogosław ten ruch zielonosiątkowy, który tam rozpalił swój ogień, Panie, i który płonie wzdłuż całego kraju. Dziękujemy ci za te setki zborów, które powstały. Dziękujemy ci za te szkoły, dziękujemy ci za sierocińce, dziękujemy ci za misję, dziękujemy ci za kasnodziejów. Błogosławimy ich, Panie, modlimy się, prosząc o twoją ochronę dla nich. Panie, w tym czasie trudnym, który teraz mają, w czasie tej nawałnicy powrotu do hinduizmu, Panie, ten czas braku tolerancji, i też czasu prześladowań. Panie, chroń twój Kościół, chroń zbory, chroń, Panie, tych, którzy tam pracują misyjnie w imieniu Jezusa. A dziękuję ci także za wszystkich sponsorów zboru ustrońskiego, za ofiarodawców, za tych, którzy utrzymują pastorów i za tych, którzy hojnie łożą przy każdej ofierze, która jest tutaj zbierana, aby pomóc w pracy misyjnej w Indiach. Panie, ty wynagrodź, ty błogosław. Panie, dziękujemy ci za to, że możemy mieć w tym dziele udział. Dziękujemy ci, Panie, że nas powołałeś nie tylko, aby dbać o siebie, dbać o swój teren, o który dbamy o nasz kraj, modlimy się o nasz kraj i ewangelizujemy nasz kraj. Ale Panie, twoje słowo mówi, abyśmy szli do Jerozolimy i aż po krańce ziemi. Dlatego też chcemy sięgać po krańce ziemi. Dziękujemy ci za te możliwości. W imieniu Jezusa, tobie niech będzie chwała, cześć i uwielbienie.